Dzień dobry państwu, salon spotkań autorskich w Katowicach w księgarni miejscownik, czyli tygiel kulturalny. Spotkania oczywiście na odległość, ale w przypadku naszego gościa, owszem, jesteśmy na odległość, ale jesteśmy blisko pana, bo dwa wydawnictwa, które się ukazały w wydawnictwie Bosch, czyli olbiński akty. E, i Olbiński Ars Pictura. E, Rafał Olbiński jest z nami, kłaniamy się. Bardzo miło Państwa też powitać. Nie wiem ile Państwa tam jest, bo to po prostu za tym przez te zoomy, czy te ekranki, nie, nie mam pojęcia czy mówię do e, tysiąca osób, czy do jednej, czy do dwóch. Zresztą miałem takie teraz przygodę w Bostonie, to samo było, bo miałem e, e, tak przez zoom miałem Wy, wykład, który tam trwał godzinę. I ta, to, to było strasznie ciężkie, bo bez, nie widziałem żadnej reakcji ludzi, bo trudno, trudno po prostu kontrolować, jak się nie widzi w ogóle nikogo. Nawet nie wiedziałem ile osób, więc potem powiedziano mi, że, że było 90 osób, co się bardzo ucieszyłem I też jeszcze po angielsku się męczyłem, tutaj po polsku łatwiej pewnie będzie z Państwem rozmawiać. A, chociaż może nie, bo tutaj jest specjalista od języka polskiego ze mną, mój interlokutor, także. I piękne buty też ma, tak? Zauważyłem. o czym my mówimy, O, o tych książkach mówimy. Tak. O książkach. O tym pierwszym albumie, który już we wstępie pan przypomina skrótowo swoją biografię, a raczej swoje ciągoty twórcze. I wyglądało na to, że w młodości, w dzieciństwie przeczytał Pan wszystko, co trzeba przeczytać. To już, to już wpędza w kompleks czytelnika. Ale no no już w moim wieku już ma, słabo pamiętam te, te książki. Także właściwie jak ktoś. Gdybym chciał żebym przepytać w tej chwili na przykład tam skłębowiska Rzmiej czy Trzodziejskiej Góry, to bym słabo pewnie pamiętał. Ale wtedy miały na pana wpływ? Wtedy ja, oczywiście, absolutnie wpływ miał. Tak, Ukształtowałem je prawdopodobnie. Tak. Także to, kim teraz jestem, to właściwie można winę przypisać tej literaturze, którą czytałem. <laughs> Ale jeszcze wtedy nie myślał pan o pisaniu? choć potem się pojawia... A nie, no właśnie ma, ma... Myślałem, myślałem o pisaniu jeszcze, bo chodziłem, uczęszczałem do liceum imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, który zresztą to liceum też Żeromski kończył. I tam było niesamowite piętno te, te osobowości, nie tylko zresztą Żeromskiego, bo tam chyba Głowacki, czyli Prus też tam zahaczył o to, o to, o to, o to liceum. Henryk Gudziński, także Dzięki. to było takie liceum pisarzy. I wszyscy oczywiście to tradycja była ja tak się być pisarzami. Ja tak, tak samo. Także próbowałem jakichś swoich prób przed maturą jeszcze. Jakieś koszmarne wymyślałem powieści o krzyżowcach kurwa, polskich oczywiście. Boże, no ale to był taki klerykalne miasto. Potem mi ten klerykalizm jakoś spłukało w nowym Jorku. Potem studia architektura. I też co podkreśla pan szalenie. Że najważniejsza rzecz, która odegrała istotne, istotną rolę w pańskiej dalszej karierze, w dalszym życiu, to rysunek. Że architektura nie, nie został pan architektem, został pan projektantem, został pan ten, ale najważniejsza rzecz było opanowanie rysunku, co jakby zaważyło na, na pańskiej karierze. No tak, właśnie rysunek, tutaj cytuję Wesalego, powiedział, że nie ma dobrego malarstwa bez dobrego rysunku. Ja miałem to szczęście, że na Wydziale Architektury, który której studiowałem, klasa rysunku była na bardzo wysokim poziomie. Nawet jeszcze pamiętam, wpadał na korekty już bardzo starszy człowiek, profesor Kamiński, który był współzałożycielem Politechniki Warszawskiej zresztą i który był też autorem tego godła polskiego nowoczesnego orła. Także on nam kolekty właśnie robił i pamiętam tę roz rozmowę, jak stanął nad moim rysunkiem, powiedział Proszę Pana, jest tyle pięknych zawodów na A. Agronom, astronauta. Dlaczego Pan akurat wybrał architekturę? No tak, także, ale tak. Zorientowałem się na przykład, że Głównie w głównym naszym zajęciem na, studi na studiach, a studiowałem 9 lat, było właściwie podrywanie dziewcząt. I to, to była nasza obsesja. I tak właściwie sprawdziłem sobie to, że o wiele łatwiej jest y, zainteresować koleżankę w kawiarni, rysując na serwetce jej portret, niż na przykład rysować jakieś przekroje belek architektonicznych. W związku z tym łatwiej było potem rzucić architekturę dla. Da sztuki pięknej, czyli postanowiłem zostać tak zwanym bohemian artyst, zamiast architektem, inżynierem, magistrem zresztą. To bardzo istotne, co Pan powiedział o tych rysunkach yy, yy, i podrywaniu, dlatego, że znajdzie, znajdujemy klucz do kolejnego albumu o nagości, o aktach, yy, ale jeszcze wracając do pierwszego, w wieku dojrzałym wraca. Ochota do tego, żeby pisać. I chce pan wydać e, reprodukcję swoich obrazów, e, któremu ma towarzyszyć pański tekst, pański tekst poetycki. A okazuje się, że sprawy potoczą się zupełnie inaczej. To jak zwykle w życiu, <noise> życie to jest to, co się wydarza, jak robimy inne plany. No to właśnie to się wydarzyło, że pojawił się poeta brytyjski Ian Lukins, który zresztą mieszka w Danii, że byłoby zabawniej. Przypuszczam, że dlatego, że Danii jest bliż, bliżej do Szwecji i gdyby planował to Serię Nobla, to prawdopodobnie łatwiej tam potem pojechać, po, po tam nagrodę do Sztokholmu z Danii niż, niż z Londynu. No, tak czy inaczej, zabawna historia, ponieważ Jedna z tłumaczek literatury angielskiej kupiła w prezencie dla tego właśnie poety, z którym się zaprzyjaźniła, właśnie taki mały albumik też zresztą wydań przez bosza moich, moich obrazów. No i na jednej z tych takich konferencji, które sobie pisarze i tłumacze urządzają co pewien czas w atrakcyjnych miejscach na świecie, wręczyła mu to. I on się bardzo tym jakoś zainteresował, podniecił i napisał już nie pamiętam w tej 14 czy 7 sonetów y, inspirowanych tymi obrazami. No i wysłał jej. Ona wysłała z kolei to do wydawnictwa do Bosch, a wydawnictwo Bosch wysłała to do mnie z zapytaniem, co, y, co, y, co, co, co ja na to. No, ja powiedziałem, tutaj padło niessenzerowane słowo na K, no to zróbmy coś z tym. No i ta odpowiedź poszła najpierw do niej, a potem poszła do poety. I poeta na hasło Zróbmy coś z tym, jeszcze bardziej się podniesił i napisał, żeby wysłać mu więcej slajdów, czyli obrazów moich, i w rezultacie napisał 70 sonetów. Dlaczego 70? Bo lubi akurat 7 z jego szczęśliwą liczbą. 70 sonetów, które jeszcze, żeby było mu trudniej, każdy ten sonet, inspirowany konkretnym obrazem, kończy się tytułem tego obrazu. Który postawił sobie naprawdę bardzo wysoką poprzeczkę. No, i jak przeczytałem, to najpierw po angielsku. Bardzo mi się spodobały te wiersze. I potem pani tłumaczka przetłumaczyła to później na język polski. I wyszedł fantastyczny album. Naprawdę parę z tych wierszy jest, jest wybitnych, na, na bardzo aktualnych I, i, i uważam, że warto. Książkę kupić może niekoniecznie z moich przez moje obrazy, ale, ale przez to, żeby na przykład zasmakować się w tekście angielskim, a potem polskim. A ponieważ coraz więcej ludzi uczy się, nawet brata Szydło, języka angielskiego, w związku z tym y, możemy... <laughs> to jest świetne, świetne ćwiczenie do języka angielskiego. <laughs> Skromnie powiedział pan, że niekoniecznie dla pańskich obrazów, które genialnie współgrają właśnie z tymi sonetami, Jana Lukisa. Także to jest, to jest jedna całość. A zanim przejdziemy do kolejnego albumu, w którym, jakby idąc za ciosem, chciał Pan poznać reakcję przyjaciół na Pańskie obrazy, ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym przypomnieć Państwu, bo ja znam tą opowieść, choć nie pamiętam precyzyjnie, Mało jest artystów, którzy chcą, są w stanie wzbudzić taki ferment, ferment pozytywny i ferment negatywny. Proszę przypomnieć historię, kiedy pański plakat operowy spowodował w Stanach Zjednoczonych bunt niektórych widzów, a jednocześnie stał się kluczem do dalszego ciągu pańskiej kariery. No, właściwie ten plakat miał też swoją drugą przygodę, pierwsza przygoda obszar, była w Starach. To był plakat zaprojektowany dla opery w Filadelfii do przedstawienia Salome, do produkcji Salome. I wysłałem dyrektorowi parę szkiców, które, jedne, które były takie grzeszne, takie po prostu to, takie, które cenzura tam, wewnętrzna łatwo by przełknęła. I wysłałem jeden szkic, który był. Dosyć kontrowersyjny, to znaczy oko ja na Szczyciela akurat znalazło się w łonie y, Salome. I to fajny bardzo obra obrazek. I, i y, nie liczyłem na to, że dyrektor opery akurat wybierze ten szkic. A tutaj ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu dyrektor właśnie wybrał ten szkic. Potem się zresztą zorientowałem, że się nie bał o swoją posadę, ponieważ wrzonił się w jakieś wielkie pieniądze i miał w nosie dokładnie tego typu możliwości. No i plakat się ukazał w wielkiej, przed Operą akurat, tam jakaś taka, nie wiem kto to zrobił, kto ktoś z dyrekcji Opery zawiesił w tym miejscu kontrowersyjnym taki różowy tiul, no to spowodowało, Lawinę komentarzy. To, to, to Sprawa się nawet skończyła w telewizji, w CNN i oraz w, w Philadelphia Enquire. Był na ten temat artykuł. Był wielki skandal o, o, o cenzurowaniu sztuki. E, w formie protestu kilkunastu subskrybentów sezonu opery zrezygnowało z subskrypcji, ale za to parę paręset innych zapisało się. Czyli w sumie per ten, ta kontrowersja wokół plakatu bardzo się przydała. ten plakat później zdobył parę bardzo ważnych nagród, mm, złote medale. Mm, tu i tam mm, najlepszy plakat roku według czasopisma w, 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 w szyn… Krytyk San Francisco. Y, no i to właśnie to była ta, ta, ta pierwsza część przygody. A druga część przygody była w, w, w Tbilisi, gdzie miałem wystawę w Bibliotece Narodowej plakatów swoich. A przy okazji miałem jakieś takie kościnne tam wykłady. No i yy, wszyscy przy, ważni oficjele przyczynili na, na to otwarcie. Było wszystko tak, jak powinno być. Yy, na, prawdopodobnie by to przebrzmiało be, bez echa, gdyby nie następnego dnia wparował poseł, czy yy, nie pamiętam, czy ty, przewodniczący tej opozycyjnej partii z kamerami telewizyjnymi i przy tych kamerach yy, z oburzeniem zerwał plakat Salome. No i to spowodowało następną lawinę komentarzy i to była wiadomość chyba ważniejsza niż te, te, rewolucja pomarańczowa w, na Ukrainie wtedy, w, w tych dniach. Także właśnie, tak, ta, życie tego plakatu Salome, no być może się jeszcze nie skończyło, bo wydaje mi się, że teraz gdybym w Polsce to wystawił, gdzieś prawdopodobnie była, p, 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 no, gdzieś tam w Lublinie czy o, powiedzmy w Białymstoku, no to byłaby prawdopodobnie też Następna fajna reakcja. Czy to był taki moment, kiedy przekonał się Pan, że jak silne jest, silne jest oddziaływanie sztuki, którą do tego Pan potrafi się posługiwać? No, jak ktoś kiedyś w jakiejś reklamie amerykańskiej, chyba Andre Agassi, powiedział, image is everything, obraz jest wszystkim. Ktoś tam jeszcze powiedział, chyba jakiś chiński filozof, że Obraz jest wart tysiąca słów. No istotnie te obrazy, takie skróty działają bardzo na wyobraźnię. Zresztą nawet w polityce ci wielcy, wielcy liderzy bardzo są wiszczami w manipulowaniu symbolem. Symbolami. Patrzmy na przykład na Hitlera. ten Nagle ten znak graficzny Hakenkreuz, jakie niesamowicie jak ujednoczył ludzi. To samo zresztą teraz w Stanach Zjednoczonych. Ten czerwona czapeczka MAGA zrobiła więcej, Made America Great Again, zrobiła więcej dla Trumpa niż, niż tysiące przemówień politycznych. Czyli po prostu ten taki... No i właśnie szkoda, że tutaj w Polsce ten, partia rządząca nie, nie wymyśliła sobie jakiegoś takiego symbolu fajnego, no bo, a za to używają tam oczywiście marginalnie Symbol polski walczący, który właściwie do nich nie należy. No, ale to jakby już inna sprawa. E, także wracając do tego, tak e, obrazy działają, na wyobraźnie. Obrazy są e, odpowiednio użyte, są bronią e, e, niebezpieczną i są też tak samo. E, z symbolami, które koją, które, które, które są optymistyczne. No ale to jakby już temat na osobną rozprawę i osobną książkę. No, chyba nie będę pisał książki na temat tych symboli w historii. Ale, powiedział ale może... Pan o, o, o obrazach, o obrazach, które koją, które mogą koić, choć budzą emocje. A no to właśnie jest ten album o nagości. Ale nie za życia. Każdy, kto zagląda do tego albumu, zastanawia się, gdzie są, czy istnieją w ogóle granice wyobraźni Rafała Olbińskiego. No, cały czas do tego, do tej granicy dążę. Także mam nadzieję, że kiedyś dzień przed śmiercią już do, te, do, do tego dojdę. <laughs> Z granicą będzie pewnie ten trzask zatrzaskiwanej trumny, chociaż właściwie postanowiłem zostać spalony. Także nie będzie tego trzasku, za trzaskać do tego trumny. Za to kupiłem sobie na aukcji piękną urnę. Tak patrzę, jak koledzy z mojego rocznika. Te urny są takie dosyć słabe. Wydaje mi się tak staryjne, dosyć. Nie wiem, czy w Ikea można kupić, czy nie. Ja postanowiłem kupić na aukcji bardzo piękną barokową urnę. Także. Doczekać się, nie mogę tam się zmieścić, że po prostu na razie stoi pusta. Proszę się nie spieszyć, bo jeszcze czekamy na dalsze. Czy te reakcje przyjaciół, których poprosił pan o e, skomentowanie obrazów, obrazów e, które mają w sobie jakiś wielki spokój, a jednocześnie dużą dawkę erotyzmu, czy. E, te reakcje to jest to, czego się Pan spodziewał? Nie, właściwie nie zakładałem żadnych jakichś takich standardowych odpowiedzi, dlatego wybrałem ludzi, którzy, których znałem z tego, że są, że mają, że są kreatywni, że, że, że mają takie otwarte głowy i z, zresztą z różnych zawodów, to nie tylko, tylko z, z kultury, bo tam jest i astronom, jest naukowiec, jest Biznesmen, jest nawet uczeń też Liceum e, Francuskiego w Nowym Jorku, dziesięcioletni, którego komentarz jest wyjątkowo zaskakujący. Także sporo fa, fajnych niespodzianek. Bo i w, 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 wydaje mi się, jest to też fajne, bo e, być może dla przyszłych czytelników, e, e, jeżeli przeczytają te komentarze wyzwolą się z tego, żeby myśleć o obrazach tak standardowo, czy myśleć o obrazach tak, jak się powinno powiedzieć, komentować, żeby po tym nie będą się bać własnych, własnych refleksji czy własnych impresji na, na jakikolwiek zresztą temat. Bo problem z naszą cywilizacją jest to, że my jesteśmy tak zuniformizowani, że po prostu Przestajemy mieć własne zdanie. Nasze zdanie, właściwie nie wiem, czy jeden proces społeczeństwa ma własne zdanie na jakikolwiek temat. Większość ludzi y, myśli i reaguje stadnie, zbiorowo. No ale to już jakby też na, temat na następną książkę. Czyli y, właśnie sztuką chce Pan zmusić do, y, y, do odbioru indywidualnego do reakcji. Jednocześnie we wstępie przypomina Pan y, skrótowo, ale jakże y, czytelnie, historię nagości w sztuce. I y, y, ciekawe jedno sformułowanie Pańskie, że, że pornografia w przyrodzie obiektywnie nie istnieje. No, oczywiście, że jest nie tylko w głowie tego, kto ogląda. Także <grydy> to też świadczy o kimś, kto, że ktoś widzi właśnie tam, że zdecydowałem, pornografię w kopulacji motylka, no to ma problem psychologi psychologiczny. Zresztą połowa polskiego rządu prawdopodobnie powinna właśnie skończyć w takim może odwykówce psychologicznej na ten temat. No ale to jakby inna sprawa. To jest bardzo silny wątek pańskiej twórczości, czyli e, jak to nazwać? Akty, nagość czy erotyzm? Znaczy no, nagość. Nagość jeszcze tam zdecydowanych, bo chyba jest Michał Anioł też, który kiedyś powiedział, że ciało jest o wiele piękniejsze niż szata, która go zdobi, a bud jest też piękniejszy niż, czy stopa jest piękniejsza niż ten bud, którego się kładzie tą stopę. Także no nie jestem tutaj wyjątkiem. Wydaje mi się, że myśmy tylko ta nasza cywilizacja, czy to jakieś tam źle pojęte religijności zrobiły z, z piękna ciała człowieka, człowieka grzech, czy nie wiem, Teraz patrzymy na to, że te kobiety muzułmańskie mają się zakrywać od stóp do głów i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, tu akurat, nie mówię o, o naszych tutaj problemach, ale łatwiej się porównać do tego, co się dzieje w innym świecie. Także oczywiście, że, że, że to jest absolutny nonsens, Jak patrzymy na zdrowe czasy jeszcze przed chrześcijaństwem, nagość nie była niczym wstydliwym w Rzymie czy w starożytnej Grecji, wręcz przeciwnie. Była tym, co jest najpiękniejsze. Ten najlepszy. W końcu, jeżeli już wiele wierzymy w Boga, to stwórca po coś tą, tą kobietę i mężczyznę stworzył. Dopiero później, jak tam chyba ugryzła, to, o ile pamiętam, to jabłko, nagle zorientowała się, że to wstydliwe chodzić na Golasa. No ale to jakby nikt nie sprawdzał tego, mitu, że tak naprawdę było, że nie to po prostu. Ale, reasumując, to jest jedno z najpiękniejszych cudów natury, poza, powiedzmy, słońca, to jest na przykład ciało kobiety. Z mojego punktu widzenia, no, z punktu widzenia Leonarda da Vinci, to ciało mężczyzny, który, Leonardo da Vinci, który nie wiem, czy w Polacy zdają sobie z tego sprawę, że najdroższy obraz kolekcji polskiej, czyli Dama z Łasiczką, został namalowany przez homoseksualistę. Gdyby się zdawali sprawy, to przypuszczam, żeby sprzedali natychmiast. No, zresztą teraz okazała się jakaś zabawna historia z Chopinem, że okazało się też, że według najgorszych badań, taki piękny artykuł wyszedł z Szwajcarii na temat, publikowano miłosne listy Chopina do, do różnych kolegów. Także, proszę bardzo, nie wiem, co my z tym zrobimy teraz. No, ale jak twierdzą badacze krajowi, ten temat już został u nas przerobiony. Aha, no tak. Natomiast natomiast ten szwajcarski muzykolog y, y, użył argumentu, że Polska to ukrywa. <sum _> no, prawdopodobnie tak jest. No, oczywiście. Ja. Surely, nie, nie wiem, czy teraz będę następną kampanię, ale już tutaj nie będzie o następnej kampanii, no, ale następny jakiś polityk z tej samej opcji będzie wykrzykiwał przeciwko LGBT. Przy, w, w, muzyce tam, przy marszu żałobnym Chopera, tak? Pańskie przekonanie o tym, o pięknie ciała e, kobiety znajduje potwierdzenie w tym albumie. Jeśli ktoś nie jest o tym przekonany, to e, oglądając Pańskie prace e, na pewno nabierze przekonania. No tak, taka alternatywa e... do Playboya takiego też. Do... Nie, tam jest, wydaje mi się, to, to piękno, to, to, znaczy ten, w, w zamierzeniu piękno oczywiście jest w oczach oglądającego. Ja nie mogę tutaj nic sugerować, po prostu każdy patrzy i widzi to, co chce, czy to yy, yy, to, co sobie wyobraża, to ja, tego nie kontroluje oczywiście. I, ale to, te, te obrazy są bardziej takimi powiedzmy idealistycznymi romansami bardziej niż właśnie takie erotyczne, są tym takim właśnie, w, jak się po angielsku mówi, foreplay, czyli tą górą wstępną, powiedzmy, przed tym, żeby sobie zobaczyć film pornograficzny. O <grywdy> oh god, Coś zag zagłatwałem się tutaj w tym, no, ale. O ostatnie lata, ostatnie wiele lat dzielił Pan między Ameryką, gdzie odniósł Pan sukces, a Polską, gdzie po powrocie. Również odnosi Pan nieustający sukces. Nie tylko nie został Pan zapomniany w czasach pobytu w Stanach, ale wszyscy chcą Olbińskiego. Jakie, jakie plany? No plany takie najbliższe to w, w niedzielę, 6 grudnia, wyjeżdżam na Martynikę, na Karaiby i tam postanowiłem zostać rybakiem. Pieprze, to wszystko, co tu się dzieje, ten smog, ten, ta to, to, to zima tego kosa, sesje tam i z powrotem, te wszystkie i tak dalej i tak dalej i będę rybakiem, łapał ryby na martwicy. Zdrowe życie. Kupię sobie kajak za te zarobione pieniądze, które tutaj właśnie kolekcjonerzy wydaje na moje obrazy. A kiedy planuje pan wystawę krajową jakoś? Była wystawa planowana w. Muzeum Narodowym w Kielcach w zeszłym roku, no ale przez tę pandemię została przełożona na wiosnę, może 2020 roku, ale to też wszystko nie, jest tak niewiadome w, w naszych czasach, że naprawdę trudno cośkolwiek powiedzieć. No ale, tak, będę w się sensie wystawą moją, jest książka. tym Została. I przypuszczam, że ten po, kilkaset osób który może kupić tą książkę, to mniej więcej to jest o wiele więcej niż te 20 osób, które przyjdzie na otwarcie wystawy. Eee, także wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, czy te kilkaset osób, bo to może przesadziłem, bo Polska jest chyba, jeżeli chodzi o y, czytelnictwo, naj... y, chyba jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, czy przedostatnim, już nie pamiętam dokładnie. Y, no ale to jest książka do oglądania, to może być łatwiej. Jestem przekonany, że będzie łatwiej. Tak, podobno słyszałem, że się spaliła ta. To taka ostatnia wiadomość, biblioteka w pałacu prezydenckim. I obydwie książki się spaliły. Prezydent jest niepocieszony, ponieważ nie zdążył pokolorować tej drugiej jeszcze. Nie wiem, czy pan słyszał to. Jeszcze nie. Słyszę to od Pana. A, no. Słyszę to od Pana. Rafał Olbiński i dwie e, Sedne i jak zawsze w wydawnictwie Bosz e, pysznej jakości, e, dwie książki, dwa albumy, m, czyli akty i sztuka e, ars pictura. Rafał Olbiński. Bardzo dziękuję, kłaniamy się. To co, trzeba panu życzyć ryb, tak? Nie, nie będzie pan malował na martynice. Nie, będę harpun, będę zamiast pędzelka będę używał harpun. harpuna. Harpuna, tak. Wszystkiego dobrego. Rafał Lbiński, dziękujemy bardzo. Do widzenia, dziękuję.